Kupiłem już nowe Simmeringi. Oczywiście ten japoński jest dość taki nietypowy, ale tutaj musimy zwrócić uwagę na wymiary, czyli 42 wewnątrz, 65 po zewnątrz i 16 ma wysokości. U nas w Polsce mamy wysokość 10 i to jest taki typowy Simmering, tani, 4,50 za sztukę. Tutaj mamy wysokość 16 i tu widzę, że może mi się uda zainstalować dwie sztuki pod rząd, czyli byśmy mieli jeszcze tutaj lepszą ochronę przed kurzem, przed błotem i oczywiście ten olej nie będzie nam przeciekał na dłuższą metę. Mierzyłem tu wysokość od łożyska do górnej krawędzi, mamy 19 mm, to mamy 0,2, czyli 20. Może mi się uda tutaj tą krawędź o milimetr spiłować, żeby nam tutaj ten simmering wszedł i żeby nie wystawało. Zobaczymy, czy nam się to uda. Tutaj przy wybijaniu niestety popsułem sobie łożysko, ale łożysko niedrogie. Kupiłem na dwie strony już nowe. Tak to łożysko stożkowe wygląda. 32007. To łożysko można dość tanie kupić, ponieważ tutaj na zwrotnicy to łożysko obraca się około pół obrotu, nie ma ruchu obrotowego, więc ścieralność takiego łożyska no jest dość mała i można sobie pozwolić na tanie łożysko, aby się nie wpędzać w koszta. Łożysko już wbiłem zbieżnią, simmering i teraz spróbuję wbić ten drugi simmering dla lepszej po prostu tutaj osłony i ochrony tutaj wałka. Udało mi się nieco zeszlifować tutaj tą powierzchnię, gdzieś dookoła świeci się, a tak wygląda oryginał. Wysokość to jest o ta krawędź, ta jest troszeczkę schowana, ta wewnętrzna, czyli możemy sobie tutaj pozwolić na delikatne obniżenie tutaj tej krawędzi, aby nam po prostu tutaj ten symetryk nie wystawał poza to gniazdo. I tak, tu mamy 10, tu mierzyłem, wyszło mi 8, czyli mamy 18, czyli milimetr mniej niż powinno, czyli powinno się to udać. Tutaj mamy tą krawędź, tu mamy stąd dotąd pracuje nam symmering. Tu nawet widać taką kreskę, po której chodziła bieżnia, nie bieżnia, tylko warga symmeringu. I będziemy mieli podwójne zabezpieczenie, podwójny symmering, czyli tak jak w japońskim jest czterowargowy symmering. Tu widać te wargi. I wbijamy tutaj kolejny. Bardzo jestem zadowolony, bo plan mi się udał, czyli dwa symmeringi pod rząd. Na pewno to wydłuży eksploatację tych symmeringów obu. Ten pierwszy będzie chronił przed brudem, a drugi będzie chronił przed wyciekiem oleju. Teraz troszeczkę powiem nad tym, jak to zwrotnicę rozebrać, bo wcześniej troszeczkę to szybko zrobiłem, bo w sumie sam nie wiedziałem, jak to należy prawidłowo rozebrać. Teraz już wiem, czyli najpierw sobie odkręcamy ten dekiel spod spodu i tu mamy wałek z kołem stożkowym oraz tutaj łożysko. I nam to wszystko wypada do dołu. Potem odkręcamy tutaj śruby i tutaj wbijamy coś cienkiego i nam się tutaj rozchodzi, ponieważ tutaj mamy kółeczki ustalające po obu stronach i sobie to zbijamy w dół, czyli tą całą zwrotnicę wbijamy w dół, a to wychodzi nam do góry. Tu mamy łożysko jedno, zwykłe i tu mamy to stożkowe. Powiem szczerze, to jest bardzo mocna konstrukcja, troszeczkę lepsza niż w starszych Janmarkach
którymi miałem do czynienia, czyli seria YM, bo tam cała oś obrotu spoczywała tylko na podkładce. To nie było łożysko, to była taka podkładka, oczywiście specjalna, ale no troszeczkę mi to zdziwiło. Tu na górze mieliśmy łożysko, dość małe, a tutaj mieliśmy podkładkę. Tutaj mamy łożysko stożkowe i tu mamy drugie łożysko kulkowe, zwykłe, ale samo to, że element nośny, czyli łożysko stożkowe, które się przeciwdziała temu, że zwrotnica napiera do góry, ono się tym bardziej zaciska na tej swojej bieżni. No myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie. W sumie ten traktorek jest konstrukcyjnie nowszy, więc takie rozwiązanie już praktycznie każda firma stosuje. Zostało nam jeszcze uszczelnić ten dekielek i przekręcić go od spodu. Jeżeli chodzi o olej, tutaj jest taka mała rzecz. Troszeczkę inaczej jest niż w Janmarkach. Olej, tutaj co mamy w dyfrze, czyli w tym miejscu, jest niepołączony z tym olejem, który tutaj mamy. Ponieważ wałek przechodzi, on jest nieprzelotowy i smyring, jak nam tutaj cieknie, to tylko z oleju, który tutaj mamy. Wyciek nam olej cały, zostawiłem sobie na noc, to jest około litra. Tutaj nie mam żadnej informacji, tutaj nawet na tym odlewie, gdzie nie mogę się tutaj dopatrzeć, ale wychodzi około litr oleju i ten olej będzie smarował łożysko na pieście, łożysko zwrotnicy i oczywiście przekładnie, to jest stożkowo, to mam jeden tryb stożkowy i tu jest ten mniejszy. Później jest przekazywanie napędu na drugą przekładnię stożkową i do dyfra. Tą stronę mamy już zrobioną, czyli mamy skręcony przekup kulowy, te cztery śruby, na spodzie cztery. Oczywiście te dookoła, nalany olej, nie jest to litr, jest troszeczkę to mniej, ponieważ tu jak wlewamy, nalałem 0,7 litra, już było widać tutaj olej, czyli do tej krawędzi gdzieś. Troszeczkę opuściłem, czyli takie 0,6, od 0,5 do 0,6. I uważam, że powinno być ok. Zajmijmy teraz się drugą stroną. Tutaj nam smyring ten nie cieknie, ale zobaczę, jaki tu jest olej i w jakiej kondycji jest ta strona. Tutaj małe sprostowanie. Ten wlew oleju przy zwrotnicy służy temu, że jak tutaj nalejemy olej, to ten olej bardzo ciężko będzie miał przeciec przez koło tego wałka i tutaj się zgromadzić w tej zwrotnicy, ponieważ tutaj jak go użymy, ten wałek stawimy na tym, widzimy, że lata na prawo lewo, czyli jest delikatny dystans, ale ten dla gęstego oleju jest no dość ciężko przedrzeć się przez taki otwór. Dlatego to konstruktorzy w pieście tutaj zrobili otwór, aby uzupełnić olej. Więc chyba nie należy się sugerować, ile tutaj oleju wchodzi, ponieważ jeżeli tutaj na full dyfer nalejemy, to on za jakiś czas i tak znajdzie tutaj do zwrotnicy. Przedni napęd mamy z głowy i tutaj, tak jak mówię, takie małe sprostowanie. Lejemy sobie olej do tego głównego wlewu, to jest do dyfra i oczywiście też to rozchodzi się na zwrotnicę prawą i lewą, ale tutaj konstruktorzy sobie pomyśleli, że ten olej będzie długo spływał, więc dali tutaj na zwrotnicach dodatkowe wlewy. Weszło litrów 5 i tyle też zlałem. Troszeczkę trzeba pojeździć, później sprawdzić
stan, czy jest maksymalny. Przedni napęd mamy z głowy. Teraz zajmiemy się tutaj tymi żaróweczkami. Naprzód żaróweczki zaraz je tutaj zamontuję i sprawdzę, jak działa oświetlenie.